Cześć! Dzisiaj kolejna część z Node-RED-em, oczywiście, który u mnie znajduje się na Raspberry. Będę go dzisiaj wykorzystywał do tego, aby po MQTT skomunikować się z tą płytką. Jeśli chcecie dowiedzieć się coś o ESP8266 na płytce NodeMCU oraz MQTT, zapraszam do linków poniżej. Znajdziecie tam mój artykuł MQTT, który Wam wyjaśni ideę tego protokołu oraz na przykład projekt, gdzie wykorzystuję tą płytkę, także MQTT oraz Cortanę z PC-ta do sterowania lampką na biurku. Znajdziecie tam także kod do programu, który będziemy wgrywać i niezbędne filmiki z poprzednich części, które Wam pomogą z Node-RED-em. Do dzieła! Jeśli już przeczytaliście ten artykuł lub wiecie coś o MQTT, wiecie, że w tym protokole mamy broker oraz klientów. Broker możemy sobie zainstalować na Raspberry, na przykład Mosquito. Lecz dzisiaj skorzystam z brokera, którego możemy właśnie ściągnąć poprzez Node-RED-a. Klient z MQTT także będzie na Node-RED-zie oraz drugi klient będzie na naszym ESP. Mamy wiele różnych rozwiązań, które korzystają z takiego pomysłu właśnie MQTT, ESP i jakiś zewnętrzny broker. Czy to na przykład Sonoffy, które pokazywałem, Shelly. Są różne rozwiązania, także jeśli chodzi o już połączenie z Raspberry, powiedzmy Domotic, OpenHub, więc te MQTT jest bardzo popularne. Są prostsze lub takie bardziej rozbudowane rozwiązania, jak to zrobić. Nasze tutaj rozwiązanie, które będziemy robić, nie jest może najprostsze, ale na pewno jest bardzo elastyczne i możemy bardzo fajnie je rozbudować pod swoje potrzeby. Na początek przygotujmy sobie wszystko w Node-RED-zie. Jak widać, mam tutaj już bloczki, które wykorzystywałem do czegoś innego. Żeby nam się to nie pomieszało z tym, co mamy teraz, moglibyśmy to oczywiście tworzyć na nowym flow, to może pokażę innym razem, ale mamy także taki bloczek jak komentarze. Dodaję sobie takie komentarze tutaj nad tymi bloczkami, które już miałem, żebym wiedział, od czego są dane grupy. I taki sam komentarz przygotuję sobie do grupy, którą właśnie będę tworzył teraz. Będzie nam też potrzebny, tak jak mówiłem, broker. Tutaj musimy sobie pakiet doinstalować. Jest to pakiet po prostu MQTT Broker. Muska się to nazywa. Łatwo znaleźć. I po zainstalowaniu będziemy mieć jeden dodatkowy bloczek. Jak wspominałem, bloczki związane z klientem MQTT już tutaj mamy w Node-RED-zie. Osobny bloczek od subskrypcji, osobny bloczek od publikacji. Oczywiście musimy sobie skonfigurować nasz broker MQTT. On będzie tutaj na localhoście. Dodatkowo nie musimy sobie wpisywać hasła użytkownika, jak kto chce, no ale bawiąc się póki co w sieci lokalnej, nie jest to jakieś wymagane zabezpieczenie. Dodatkowo będziemy potrzebowali jakiegoś inputu z naszego dashboarda. Skorzystam tutaj z batona oraz tekstu. Baton nie robi nic innego, jak po naciśnięciu wysyła payload, który zapisaliśmy w jego konfiguracji. Tekst za to wyświetla to, co przyjdzie w payloadzie naszego message'u. Oczywiście może nam się tutaj jeszcze przydać debug, który ostatnio poznaliśmy, żeby podglądać, co tam się dzieje na tych naszych message'ach i czy wszystko działa poprawnie. Nasz przycisk i tekst osadzę w innej grupie, żeby nie mieszało mi się z poprzednimi bloczkami w takiej wizualnej formie. Będą po prostu obok. Czyli tak, będę chciał od przycisku zapublikować wiadomość na dany temat oraz kiedy przyjdzie na dany temat wiadomość, będę subskrybował i wyświetlał to w formie tekstu. W konfiguracji bloczków MQTT znajdziemy już nasz serwer. Broker MQTT, który jest Mosca. No musimy tutaj podać, wiadomo, tematy, na które chcemy publikować i subskrybować. Oraz ja ustawię tutaj QoS na 0. Ok, zróbmy mały teścik, czy to wszystko działa.
Okej, okay. Póki co to, co zapublikowałem, to przyszło na subskrypcję, pokazało się, wyświetliło się. Naszą płytkę ESP8266 Node MCU umieszczę na płytce stykowej, tutaj z takim układem. Będzie oczywiście proste wyjście, czyli w tym przypadku dioda LED, którą możemy sobie zastąpić na przykład przekaźnikiem i dalej podłączyć lampkę czy tam inne urządzenie zasilane 230. No i na wejściu będzie zwykły microswitch. Tutaj także z czujnikami dowoli można. Takie Node MCU możemy sobie zasilić z USB. Czy tutaj podepnę teraz to do laptopa, czy na przykład byśmy tutaj wykorzystali starą ładowarkę do telefonu, też będzie działało. Może być to na przykład powerbank lub łatwo kupić teraz przetwornicę 230 AC na wejście i od razu na wyjściu dostajemy 3,3 V DC, którym zasilamy taką płytkę. Przejdźmy teraz do software'u. Cały kod oraz opis, jak ściągnąć środowisko i wszystko przygotować, znajdziecie w linkach poniżej filmiku. To jest taki minimalny przykład, powiedzmy. Znajdziecie tutaj wszystko, co będzie nam potrzebne. Łatwo ten kod zedytować, jeśli ktoś już miał przyjemność współpracy z Arduino. Jest osobny plik konfiguracyjny, gdzie możemy wszystko pisać. I są tutaj komentarze w języku polskim, co na pewno ułatwi Wam pracę. Przejdźmy więc do Arduino IDE. Tutaj będziemy potrzebować parę paczek sobie jeszcze doinstalować. Nie wrzucałem tych bibliotek lokalnie. Będziemy potrzebować głównie bibliotekę właśnie do MQTT. A jeśli ją ściągniecie, to już będzie na przyszłość. To jest PubSub Client. Znajdziecie tutaj w opcjach możliwość ściągnięcia takiej biblioteki. Następnie będziemy musieli w opcjach środowiska dodać tutaj namiary na paczkę z dodatkowymi płytkami, ponieważ musimy sobie doinstalować właśnie płytkę Node MCU, której tutaj na takim domyślnym ustawieniu nie znajdziecie. Wchodzimy potem w menadżer płytek, wpisujemy tutaj ESP i tak jak jest już u mnie zainstalowane, możecie zainstalować też ten pakiet. Tutaj w kodzie znajdziecie opis pinów, do których podłączyłem przycisk i LED. Możecie, wiadomo, sobie to pozmieniać, jeśli macie gdzieś indziej to podpięte. Tutaj jest ważna część związana z subskrypcją. Akcje, które wykonują się po przyjściu danych wiadomości. Wiadomo, możemy tutaj dodać kolejne tematy, rozpoznawanie tych tematów i rozbudować akcje, wykorzystać więcej pinów, na przykład więcej przekaźników wykorzystać. Tutaj znajduje się część odpowiedzialna za odczytywanie stanu ze switcha. On reaguje na zbocze opadające i zbocze narastające. Tutaj jest część konfiguracyjna, wpisujemy tematy, IP mojej Raspberry lub peceta, na którym macie Node-RED-a, no i hasło i nazwę waszej sieci Wi-Fi. Tutaj w płytkach znajdziemy już Node MCU, płytkę. I powinniśmy znaleźć port COM, na którym jest podpięta. Jeśli ten port COM Wam się nie pojawia, możliwe, że trzeba doinstalować sterowniki do CH340. Jeśli już wybierzemy tą płytkę, port, możemy kliknąć sobie strzałkę, czyli wgrywanie programu. I na dole powinno nam się rozpocząć ładowanie, a na płytce zacząć mrugać niebieska LED. Po załadowaniu powinno wszystko działać. Na porcie szeregowym będziemy otrzymywać informacje, czy załadowało się Wi-Fi i czy połączyło się z naszym brokerem MQTT. Jeśli byście potrzebowali jakiegoś innego software'u do OSP związanego z innymi czujnikami temperatury itd., piszcie w komentarzach, może coś się uda dorzucić do tego repozytorium. W międzyczasie wracam do Node-RED-a. Zrobimy tutaj małe zmiany pod to, co wgraliśmy na ESP. Użyję sobie tutaj switcha zamiast batona. O tak. Tutaj musimy wpisać takie tematy jak na naszym ESP, czyli tutaj lamp związane z naszą LEDą. I tutaj był baton
jeśli chodzi o odczyt zbocza narastającego i opadającego naszego microswitcha. Tutaj ten switch musimy zmienić. Wstawimy tutaj wartości numeryczne. Tu będzie 1, a tutaj będzie 0, jeśli pamiętacie też ten software z ESP. OK, i teraz możemy sobie to spokojnie już zdeployować. Sukces. OK, przetestujmy to teraz oczywiście z telefonem, żeby było widać zaraz obok. Jak widać, wszystko działa tak jak chcieliśmy. Kiedy zmieniamy stan na Node-redzie, zmienia się także stan świecenia diody. No i reaguje nasz panel na przyciśnięcie microswitcha. Takie MQTT z ESP możemy wykorzystać, no wiadomo, już do wielu zadań w automatyce domowej. Możemy wykorzystać zamiast tego ESP na przykład Shelly, które kiedyś pokazywałem i wspominałem o tym, że możemy tam podać jakiegoś swojego użytkownika MQTT. Będę jeszcze pokazywał MQTT z zewnętrznym brokerem, żebyśmy na przykład mogli sterować z dowolnego miejsca z dostępem do internetu takimi urządzeniami, ale to zostawiam na następny odcinek. Przypominam także o grupie Node-RED Polska na Facebooku. Tam możecie się pochwalić swoimi projektami i zmaganiami z Node-REDem. Może rozwiążemy jakieś problemy wspólnie. Oczywiście wasze spostrzeżenia, pytania lub ciekawostki możecie zostawiać pod filmikiem w komentarzach. Więc zapraszam do subskrypcji kanału, polubienia filmiku, no i do następnych odcinków.